Rynek inwestycji alternatywnych zaczyna zyskiwać na wartości, na znaczeniu z uwagi chociażby na to, co nas otacza dzisiaj. Czyli dość duża niepewność, dość duża zmienność. Inwestor, który posiada odpowiednią ilość środków, poszukuje pewnego rodzaju alternatywy: czegoś niepowtarzalnego, unikatowego, coś, co zdecydowanie będzie go wyróżniać na tle pozostałych inwestorów, ale jednocześnie poszukuje rozwiązań, które będą wyróżniać całość jego zgromadzonego portfela. Dzisiaj możemy przebierać w ofertach na Stare, zabytkowe samochody, na drogocenną whisky, na kolekcję win, na kolekcję dzieł sztuki, rzeźb. Możemy kupować drogie apartamenty za oceanem, a jednocześnie możemy poszukiwać rozwiązań opartych o twarde, bezpieczne formy lokowania jak złoto czy brylanty. Szczególnie mam na myśli takie dobra materialne, których podaż jest też mocno ograniczona. Inwestorzy coraz częściej poszukują rozwiązań, które będą bardzo mocno wyróżniać ich samych, ale również całość zgromadzonych aktywów. Kierują swój wzrok w obszar rynku inwestycji alternatywnych, oczekując w zamian nie tylko bardzo wysokiej jakości świadczonej usługi i rozwiązań, które będą zaproponowane, ale przede wszystkim wysokiego profesjonalizmu, znanego im z najlepszych banków inwestycyjnych na świecie, czy z oferty private bankingowej. Również na rynku złota i Inwestycyjnych obserwujemy, że klienci oczekują nie tylko samego produktu najwyższej jakości, ale oczekują czegoś więcej, bardzo wysokich standardów obsługi, jakości znaną im z najlepszych banków inwestycyjnych na świecie czy też z oferty stricte private bankingowej. E, oczekują w, odpowiedniej ilości czasu, oferty szytej na miarę, wiedzy i ładunku informacji, który przybliży im świat dóbr materialnych, idąc za e, słowami Warrena Buffetta, nie inwestuje w coś, na czym się nie znam, dlatego tu przygotowanie merytoryczne e, ma bardzo istotne znaczenie.